Jest piękny sobotni dzień, słońce świeci, biegają i krzyczą dzieci, świetnie się bawią. Wymarzony weekend. A my jesteśmy przed nowo otwartą tawerną, czy też bistrą, o bardzo wymownej nazwie Papu. Jak widać, preferujemy i zdrowe jedzenie, i zdrowy w ogóle tryb życia, jak na przykład relaks w parku, czy joga w parku, którą mamy tutaj teraz. Można u nas zjeść papu właśnie. I można u nas zjeść tortille w formie wrapów, tortille w formie quesadilli, czy pyszne desery, które robimy sami tutaj na miejscu, jak szarlotka czy tiramisu. A skąd pomysł na koncerty? To jest po to, żeby przyciągnąć jakichś klientów, czy po prostu macie taką potrzebę organizacji takich małych wieczorków muzycznych? Ponieważ tutaj co tydzień właściwie coś się dzieje i za każdym razem jest to coś innego. Pewnie klientów też jako wypadkowa ściąganie klientów, ale tak naprawdę jakby podstawowa myśl jest taka, żeby coś się działo. Mamy tutaj piękną aleję w parku, możemy korzystać jakby z trawników i koncerty do tej pory jakby odbywały się zawsze artystów, których ja na przykład robiłem teledyski, i oni zawsze mówili, że jeżeli będzie potrzeba taka, no to przyjadą i też tak robią i jestem wdzięczny im za to i możemy tutaj sobie uprzyjemnić tą przestrzeń miejską po prostu w jakiś miły sposób. No, przewidujemy jakieś miłe rzeczy dla dzieci na Dzień Dziecka, ale to jeszcze nie potwierdzone wszystko. Na pewno mamy 18 czerwca mamy DJ-a z Dublina, który ma trasę koncertową po Polsce, Wrocław, Kraków, Warszawa i Papu Nysa. 18 będzie grał tutaj przez cały dzień. No i wiele innych pomysłów, które po prostu są jakby w trakcie realizacji, one odbywają się bardzo szybko, więc będziemy starać się tak co tydzień robić coś ciekawego, żeby uprzyjemnić sobie i mieszkańcom tą przestrzeń po prostu i czas. Czy to nie jest taka placówka typowo gastronomiczna, to jest taka gastronomiczno-kulturalna placówka? Tak. Tak, tak, tak też od początku myśleliśmy o niej. Można przyjść, przeczytać książkę, posłuchać płyt winylowych i zrelaksować się w mieście po prostu. Biznes znowu jest jakby tak naprawdę wypadkową tego, że ja i mój kolega stwierdziliśmy, że nasze dotychczasowe prace nas w jakiś sposób nudzą na dany moment i żeby odpocząć od tego, odpoczywamy w taki sposób. Obydwoje mamy jakby dużo gotujemy, ciekawych rzeczy, jest to dla nas taki temat, który po prostu chcemy zgłębiać i okazało się, że ludzie też są jakby łakną czegoś takiego, nie sera z szynką, tylko na przykład mango chutney z kurczakiem, z rodzynkami, z kurkumą i jedzą to i już po tych 3 tygodniach, jak jesteśmy otwarci, przychodzą i pytają, co mamy dzisiaj. A my dzisiaj mamy na przykład wołowinę z chrzanem i oni to biorą po prostu i ufają nam już na tyle, że po prostu ufają nam i jedzą, a my będziemy znowu wymyśleć i bawić się dobrze. Więc dla nas jest to zabawa. I stąd może też bierze się coś takiego, że nikt nie stara się tutaj jakby robić jakiegoś biznesu, nie wiadomo czego, tylko po prostu takiego miejsca, gdzie można przyjść i się wyluzować, po prostu. Kuchnia całkowicie kreatywna i jakbyśmy robili to samo dzień w dzień, to pewnie za miesiąc byśmy zamknęli, bo doszlibyśmy do tego samego punktu, w którym doszliśmy w poprzednich swoich pracach. A tego byśmy nie chcieli, więc dla mnie to było takie mocno utopijne, że można gotować sobie co się chce. Wszyscy mówili nam przed otwarciem, że tak nie można, że trzeba trzymać się ram, że trzeba coś tam, że to nam nie wyjdzie, to nam nie wyjdzie. A na nas działało to jak wręcz przeciwnie, jak płachta na byka, że a właśnie udowodnimy, że będziemy robić jak chcemy. Jeżeli będzie wszystko dobrze, jedzenie samo sobie się obroni. Jeżeli będzie dobre i będziemy trzymać ten poziom, no to
to po prostu, one, po prostu ludzie będą przychodzić jeść. No i dla mnie to jest tak proste, jak jest niedobre, to nie przychodzą, jak jest dobre, to przychodzą i nie ma w tej wielkiej filozofii. A kto tu gotuje? My gotujemy. Czyli my faceci? Faceci gotują, bo faceci lepiej gotują, przepraszam, od kobiet, bo chcą to robić, a nie muszą. A czy to jest tak, że po waszym gotowaniu trzeba od razu robić remont albo generalne sprzątanie? Nie, 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 absolutnie. Jest organizacja pracy na 8 metrach musi być mocno rozwinięta, żeby utrzymać to wszystko w ryzach i żeby nic się nie stało. Chodzi o to, żeby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. I w Nysie takie coś? Jak najbardziej. W Nysie często organizujemy tego typu akcje i tutaj przy okazji właśnie w PAP-u jest joga na trawie. Gdzie są takie eventy na świeżym powietrzu? Przychodzi czas plenerów i teraz gdzie? Czasami nad jeziorem, czasami w parku, w zależności od tego, gdzie jesteśmy w stanie zorganizować miejsce. Od jak dawna takie eventy się odbywają? Co jakiś czas, już od kilku lat, najczęściej w jakimś gronie troszeczkę bardziej zamkniętym, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę do nas dołączyć, zawsze serdecznie zapraszamy. Tutaj jest pierwszy raz w PAP-u, ale jak najbardziej, sądząc po dzisiejszych zajęciach, będziemy takie akcje powtarzać. Na dzień dzisiejszy, sobota, godzina 13:30, mam nadzieję, że cyklicznie, co tydzień. Proszę nam coś teraz więcej powiedzieć o technikach, bo rozumiem, to mogła być rozgrzewka, czy to był trening zaawansowany? Dzisiaj był bardzo podstawowy trening, złożony z kilku podstawowych asan jogi, po to, żeby zapoznać grupę z tym, co to jest, jak się ćwiczy i jak można mile spędzić czas. I że nie jest to tak trudne, jak się wszystkim wydaje. Czy wśród dzisiejszych tutaj ćwiczących pań, bo większość była pań? Dokładnie. Czy 100%? 100%. Dzisiaj było 100%, żaden pan nas nie zaszczycił swoją obecnością. Aha. Więc czy w tej grupie były osoby całkiem nowe, czy te, które z poprzednich zajęć pani już kojarzy? Było kilka osób całkowicie nowych, było to kilka takich, które już miały okazję spróbować jogi. No to całkiem dobrze wychodziło. Bo to jest bardzo prosta rzecz, tylko trzeba chcieć. Czy kocha pani jogę i dlaczego? Ja kocham każdą formę aktywności fizycznej. Jest to też mój sposób na życie i na pracę i na spędzanie każdej wolnej chwili. Czy to jest joga, czy inna forma ruchu, należy próbować tego, co się lubi, tak? Joga jest o tyle neutralna, że jest dla wszystkich. Bez względu na wiek, bez względu na umiejętności, każdy jest w stanie wykonywać praktycznie wszystkie ćwiczenia, oczywiście na swoim zakresie ruchu. Kiedy przejdzie się do kwiatu lotosu, który jest straszny? Nie jest straszny, trzeba mieć troszkę predyspozycji, potrenować. Myślę, że jeszcze troszeczkę. To już taki jest wyższy poziom. Czy pani nas wtedy zaprosi, żebyśmy mogli to sfilmować? Koniecznie. To koniecznie. No to teraz okej. Mówimy, co to jest. Więc co tutaj? Dobrze, kochanie. Tylko wtedy? Tak, daję tutaj świeżych owoców, świeże owoce. Oczywiście jakby tajnikiem i takim sednem jest yerba mate, ekstrakt z yerba mate, z dodatkiem albo ogórka, albo arbuzu. Gdzie jest? Arbuz tu, ale ekstrakt jest tutaj. To są te dwa ekstrakty. Tu mam jest yerba i soki, stevia. Słodzone jest naturalnym słodzikiem stevią. Więc natura. Korzystamy z tego, co nam daje. Tutaj świeża mięta z ciocinego ogródka. I to miało być zielone. To miało być zielone, tylko bez cytrusów dla pani Wioli. Dobra. Tak, więc no, tyle mogę powiedzieć o tych składnikach. Są naturalne i jest to jakby mój pomysł na wprowadzenie yerby w Polsce, na taką przyjemną wersję yerby, bo yerba mate ma swój charakterystyczny smak, natomiast postanowiłam promować napój, który kocham, yerba mate, właśnie w wersji owocowej. Oczywiście promuję też picie yerby w tradycyjnych naczynkach, czyli właśnie w takich tykwach. Tak, tutaj jest susz, który zalewamy wodą. Zalewamy to wodą 70-80 stopniową. Możemy zalewać teraz na ciepłe dni zimną wodą z dodatkiem lodu, nazywa się to terere. Więc też jest bardzo dobry, orzeźwiający, poprawiający przemianę materii, pobudzający napój. A poza tym
jest to napój, który zbliża ludzi, który właśnie to, co tutaj mamy, to yoga, siedzimy, rozmawiamy ze sobą, więc generalnie też w tym napoju o to chodzi, żeby się spotykać i ze sobą spędzać czas, integrować dokładnie, nie tylko przy tych komputerach, telefonach, smartfonach, żebyśmy byli po prostu bliżej siebie, więc to też jest... Ta pani mi już uciekła. Czy pani ma jeszcze jakieś miejsce, gdzie takie napoje można kupić w tygodniu, niekoniecznie tutaj? No generalnie zaczynam przygodę znowu. Miałam yerbaciarnię, miejsce, gdzie można było napić się yerby stacjonarnie. Teraz nie, teraz już tak eventowo bardziej. Marzy mi się yerbobus, czyli taki bus z yerbą. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale tak stacjonarnie nie mam. Na eventach, tak bardziej mobilnie. Czyli kiedy będzie następne wydarzenie, na które można pani będzie zobaczyć? Myślę, że tu w Nysie to... 11 lipiec na pewno na Festiwalu Wody i Ognia. Myślę, że tutaj będziemy coś, bo podobało się i myślę, że będziemy coś tutaj tworzyć razem. Proszę tam powiedzieć, co to jest yerba, co to za roślina? Co to jest yerba? Yerba to jest ostrokrzew paragwajski, który rośnie w Paragwaju, Argentynie, Brazylii. Jest tam narodowym napojem, pijany zamiast kawy. Proszę, dla Violi. Przepraszam. Tak. Pyszne, ja już wypróbowałam. Czerwony, okej. Więc jest to napój... Chcesz zrobić, dobrze. To mój syn tutaj pomaga, przejmuje połeczkę mamuni. Proszę. No to czerwony. Więc jest to napój... pijany różnie, w takich naczynkach. To jest naczynie tykwy. Czyli taka zdrewniała dynia, zdobiona różnie. Można pić w naczynkach ceramicznych, nazywają się matero. Można pić w bawolnim rogu guampa. To jest pijany, tak pijany jest tereré, czyli yerba na zimno, woda i lód. A dodajemy tutaj ten ostrokrzew. Ja dodałam sobie miętę, bo lubię z miętą. Zasypujemy, powiedzmy, połowę naczynka i dolewamy wody. Dolewamy 7, 8, 10 razy. Teraz mi już daje. Dobrze? O, widzisz. A skąd masz? Moje. A! No, tutaj mamy klienta ze swoim naczynkiem. Ja zawsze z tym chodzę. No, myślałeś, że będzie, co? Co, no? Tak, no przygotowałam już tutaj napar, więc mój kolega myślał, że będzie mógł sobie dosypać suszu do naczynka. No, więc tak, i dolewamy wody, zaraz gdzie mój termosik. Tutaj mamy rurka nazywa się bombilla, wyciągnę, bombilla zakończona sitkiem, która pomaga przycedzić to zioło. Dolewamy wodę. Ja tu mam wodę teraz z lodem, żeby się chłodzić, czyli piję w sumie tereré, yerbę na zimno. Co daje napój? Napój, tak jak wspomniałam, generalnie u mnie, dla mnie jest to napój, który zbliża ludzi, a poza tym pobudza jak kawa, ale posiada makro, mikroelementy, magnez, żelazo, poprawia przemianę materii. Jest takim naturalnym, zdrowym Red Bullem dla mnie. I no tak jest, więc pobudzający, jeszcze dla nas dziewczyn właśnie zatrzymuje łaknienie, poprawia przemianę materii, więc to jest to, bomba witaminowa. Ja nie rozstaję się z nim. Jak to jest, jak wielokrotnie parzymy, to za każdym następnym parzeniem jest słabsze, tak? Generalnie właśnie w yerbie to słabnięcie jest bardzo, bardzo małe, więc praktycznie długi okres, długo pijemy taki intensywny smak. Nawet zalewając zimną wodą yerbę, nie musimy jej parzyć. I ona też ma taki intensywny smak. Porównywalny do zielonej herbaty, z tym, że trochę bardziej goryczkowaty, bo jest suszona dymem, więc jest taka goryczkowata. Aldona Pleszczak, yerba mama, nie pija sama, niech pozytywna energia yerba mate będzie z wami. Fantastycznie.
ślicznie, dziękuję ślicznie. Proszę, proszę. No cóż, było świetnie, było dzisiaj chyba tu wszystko. Była muzyka, były zajęcia z jogi, świetna pogoda, zdrowe jedzenie, zdrowe napoje, promocja yerby. No chyba wszystko, czego tutaj mieszkańcom w centrum miasta tak naprawdę potrzeba. I w imieniu też właścicieli, organizatorów tej imprezy zapraszam Państwa ponownie już za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy i do końca wakacji. Pamiętajcie o tym, że jest takie fajne miejsce, gdzie można przyjść z dzieciakami, i nie tylko, miło spędzić czas, poznać fajnych ludzi albo spotkać znajomych. I że jest to miejsce w ścisłym centrum miasta, nazywa się bardzo fajnie Papu.